Witam Państwa w poniedziałek, 6 lipca, ze studia przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym wydaniu wiadomości opowiemy o możliwym strajku w fabryce Opla, poinformujemy o bohaterskiej postawie gliwickich policjantów, przypomnimy też o akcji Bezpieczne Wakacje. Tomasz Czoik, zapraszam. Zakończyła się realizacja zadania rekultywacja terenów zielonych nad Ostropką. Zmodernizowano boisko na skrzyżowaniu ulic Słowackiego i Sobieskiego. Zamontowane zostały nowe bramki, wyznaczono też linię boiska. O realizacji inwestycji zdecydowali mieszkańcy w ramach zeszłorocznego głosowania na zadania jednoroczne. Koszt rekultywacji boiska to blisko 42 tysiące złotych. Związki zawodowe z gliwickiej fabryki Opla grożą akcją protestacyjną. Powodem ma być łamanie zasad dialogu społecznego i praw pracowniczych. Według związkowców pracodawca wprowadza szkodliwe zmiany w regulaminie pracy General Motors Manufacturing Poland. Chodzi konkretnie o wprowadzanie 6-dniowego tygodnia pracy dla kolejnych grup pracowników. Związki zawodowe skierowały pismo z prośbą o interwencję w sprawie sytuacji w gliwickim zakładzie do wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Przytomna postawa policji w rejonie kąpieliska w Czechowicach. Mundurowi patrolujący jezioro spostrzegli mężczyznę urządzonego przez osę. Jak się okazało, był on uczulony na jatowada. Twarz 34-latka zaczęła puchnąć, pojawiło się także przyspieszone bicie serca. Policjanci ułożyli mężczyznę w odpowiedniej pozycji, schładzając lodem i zimną wodą sprowadzoną z pobliskiego baru. Zabiegi policjantów umożliwiły przekazanie chorego fachowej załodze pogotowia ratunkowego. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. W sobotę na terenie całej Polski utonęło 11 osób. Czy gliwiczanie mogą czuć się bezpiecznie? Na te i inne pytania odpowiedziała Straż Miejska w ramach organizowanej akcji Bezpieczne Wakacje. Takie pytanie. Czy pani ratownik się trzeba bać? Nie. Jesteśmy tutaj dzisiaj na Czechowicach. Tu jakieś dzieci są, jakieś warsztaty, kursy. O co w ogóle chodzi? Straż Miejska prowadzi zajęcia edukacyjno-profilaktyczne nie tylko podczas roku szkolnego, ale również skupiamy się podczas wakacji właśnie, żeby z dziećmi się spotykać i prowadzić zajęcia, tak jak dzisiaj na Czechowicach, dotyczące bezpiecznego kąpieliska, czyli jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą. I teraz tak, załóżmy, że jestem takim małym dzieckiem i chcę się zgłosić. No to jak to zrobić? Strażnicy mają tutaj wystawione swoje stanowisko. 3-4 razy w ciągu naszego pobytu w każdym dniu chodzimy po plaży i zwołujemy dzieci do naszego stanowiska, gdzie właśnie jest ratownik gliwickiego WOPR-u, strażnik miejski, ratownik medyczny i te osoby mówią na temat właśnie bezpiecznego wypoczynku, czy to w górach, nad jeziorem, czy też nad kąpieliskiem, tak jak tutaj właśnie w Czechowicach. Czy jest potrzeba informowania o tym, jak bezpiecznie się zachowywać? Czy może ludzie już wiedzą? Nie no, potrzeba zawsze jest. Jest nią, że tak można powiedzieć, zapotrzebowanie, a im wcześniej od młodego na rybku zaczniemy po prostu uczyć kultury i zachowania się na obiekcie wodnym, tym mamy mniej problemów my jako ratownicy, a ludzie konkretnie wiedzą, co mają robić, jak mają wypoczywać, jak mają się zachować na danym obiekcie. Nie stwarzają nam dodatkowych problemów. Przyszedłem na takie zajęcia, już słucham pań, które to prowadzą. No i właśnie, czego się mogę dowiedzieć konkretnie? Dowiemy się przede wszystkim, jak bezpiecznie nad wodą wypoczywać. Pamiętajmy, że słuchamy zawsze ratownika, stosujemy się do jego poleceń. Kąpiemy się tylko w miejscach tam, gdzie jest wywieszona biała flaga. Nie należy korzystać nigdy z dzikich kąpielisk. W sytuacji, kiedy coś nam się stanie, nikt nam tej pomocy nie udzieli. Są osoby słabo pływające, które myślą, że po prostu sobie z niektórymi problemami poradzą. Płynie na upartego, prosimy go, żeby pływał na szerokość kąpieliska, nie na długość kąpieliska, no to on robi po swojemu. Brakuje mu sił, na głębokiej wodzie po prostu nie ma gdzie stanąć, no i zaczyna się przytapiać. Jest niepotrzebna po prostu sytuacja nieprzewidziana, która zaistniała i musi być interwencja ratownicza. Jest ratownik medyczny właśnie, który mówi, jak udzielić pierwszej pomocy, jak prawidłowo wezwać zespół ratownictwa medycznego, czyli te wszystkie rzeczy, które są potrzebne w sytuacji, kiedy coś się stanie. No właśnie, coś się stanie. Czy w Gliwicach coś się dzieje z tymi biednymi ludźmi? Ogólnie wszystko jest pod kontrolą. Na razie w tym roku nie odnotowaliśmy żadnych zdarzeń takich niepokojących. Jedna osoba wczoraj podczas kontroli dzikich kąpieli została pouczona, kąpała się w miejscu niedozwolonym. Jakie najgłupsze rzeczy ludzie potrafią zrobić nad jeziorem? No jest tego troszeczkę. Jak widzicie, dookoła jeziora niestety na brzegach jest troszeczkę drzewostanu. Zdarzają się fanatycy
filmów naoglądanych w internecie, skoków ze skały, tutaj się to zamienia, skoków z drzewa. Liczę i bardzo bym chciał, żeby tych interwencji było naprawdę jak najmniej i żeby po prostu ludzie troszeczkę myśleli, będąc w wodzie i nad swoim zachowaniem. Pamiętajmy, że pod wpływem alkoholu absolutnie do wody nie wchodzimy. Przestrzegamy zatem przed takimi zachowaniami, a ja bardzo dziękuję panu. No i do zobaczenia, drodzy telewidzowie. Piast Gliwice w ostatnim sparingowym spotkaniu w ramach obozu przygotowawczego w Wałbrzychu zremisował z Chrobrym Głogów 1-1. Pierwsi bramkę zdobyli Głogowianie. Piastunki wyrównały dopiero w 80 minucie za sprawą Daniela Cichańskiego. Podopieczni Radosława Latala zgrupowanie zakończyli z jednym zwycięstwem, jednym remisem i jedną porażką. I to wszystko w tym wydaniu wiadomości. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, ale także w internecie. Za chwilę prognoza pogody na wtorek. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.